Witajcie kochani w wrześniowym czytaniu. Witam wszystkie osoby spod znaku Skorpiona. Zobaczmy, co we wrześniu idzie do Skorpiona. Wyższej jaźni, bardzo proszę o informacje. Okej, mamy już pierwszą energię. Dobrze. Ulala. Och, kochani, dzieje się dużo. Widać tutaj, że następuje we wrześniu jakieś przebudzenie u was, jakaś zmiana potężna i może początkowo gdzieś tu opierasz się tej zmianie, jednak poddajesz się, z czasem poddajesz się tej zmianie, bo może zaczynasz rozumieć, że to jest dobra zmiana, dzięki jakiejś cierpliwości, spokojnemu zastanowieniu, jakby popatrzeniu na to w taki spokojny właśnie sposób. Może ktoś tutaj też ci pomaga spojrzeć na to właśnie z otwartością, może tak bym powiedziała, żeby dostrzec tutaj wartość. Zobaczcie, mamy 2, 2, 2, a potem 9, czyli coś się kończy. No a na pewno później coś się będzie nowego zaczynało. Zakończenie jakiegoś etapu i rozpoczęcie nowego. Wow. Ważny czas, ważny miesiąc będzie też wymagał od was, kochani, odpoczynku, umiejętności wyrównoważenia pomiędzy aktywnością właśnie a relaksem, odpoczynkiem, pomiędzy aktywnością a spokojem, wyciszeniem, pomiędzy czasem wolnym a pracą, prawda? Dobrze, zobaczmy tutaj, co na początek mamy. Mamy wisielca, więc widać tutaj jakieś zatrzymanie, żeby przemyśleć, żeby się zastanowić, żeby sobie poukładać, żeby się przebudzić jakby w nowej świadomości może. Ewidentnie to jest odpowiedź: odpocznij, pozwól sobie na więcej wyciszenia, relaksu, pozwól sobie na przemyślenie, na poddanie głębszej refleksji czegoś, ale też tu chodzi o to, żeby z innej perspektywy na coś spojrzeć, bo mamy wisielca. Okej, okay. Później mamy, kochani, kolejny obszar, jest to obszar miłości, relacji, związków i tu nam się pojawia as kielichów, więc bardzo piękna energia. Później mamy sprawy biznesu, sprawy finansów, urzędów i tu mamy dwie energie, mamy asa mieczy i rycerza mieczy i na końcu radą jest karta diabła. Radą do wszystkich tutaj tych obszarów. I teraz zobaczmy jeszcze, co nam odchodzi do przeszłości. Mamy rycerza buław. I co przychodzi nowego? Królowa kielichów. A co jeszcze tutaj mamy? O, wow! To nam wezmę, bo to jest ważne. Bo właśnie ja tu czuję, że tutaj jest jakieś przebudzenie. Zobaczcie, do wow! Wow, ojejku, to jest niesamowite, zobaczcie, do czego jest to przebudzenie? Do nowego myślenia, szczęścia, spełnienia, radości, spełnionego marzenia, w ogóle 10 monet, 10 kielichów, wow, as monet, kochankowie, o, kochani, tu jest wszystko, o czym każdy z nas marzy, świetny związek, przynajmniej jeden taki super fajny przyjaciel, spełnienie, pieniądze, dobrobyt, dobre zdrowie, radość, takie szczęśliwy dom też, szczęśliwa rodzina. Wow, skorpionki, co to się tu dzieje? Fantastycznie w tym miesiącu wrześniu dla was, albo październiku, bo ja czuję, że idziecie w tym kierunku, bo to jest tu dalej, prawda? Czyli co idzie nowego, to jest dalej. Więc całkiem możliwe, że to jest październik, może nawet listopad. Ale jest, słuchajcie, ale jest, ale nam się pokazało, więc to jest podpowiedź. Zobacz, cokolwiek tu przyjdzie do ciebie w tym czasie teraz i będziesz się wahać, będziesz się zastanawiać, brać, nie brać, robić, nie robić, iść, nie iść, działać, nie działać, prawda? Co ja mam tu zrobić, jak mam na to spojrzeć w ogóle? No to patrząc na te następne karty, wiadomo, to jest czytanie ogólne, kto chce indywidualnie, zapraszam na sesję indywidualną, ale ja czuję, że tu idzie jakieś duże szczęście ogólnie kolektywne do skorpionów. Dobra. O, będziecie coś układać, bo ja cały czas tak patrzę na ten mój rozkładzik, musiałam tu przesunąć troszkę kamerkę, bo było za ciasno przedtem na początku,
i cały czas tu poprawiam. Nie mam pewności, czy dobrze to widzicie, czy jest ładnie ułożone, więc ja czuję, że będziecie właśnie układać coś w swoim życiu, będziecie jakieś kwestie dopracowywać, będziecie poszukiwać jakichś swoich możliwości, sposobów dla siebie. O, zobaczcie, o tym mówię, siedem kielichów. Poszukiwanie, zastanawianie się, prawda, co ja mam zrobić, w którą stronę mam pójść, ja mam wybrać. Dużo też przychodzi różnych możliwości, bo siedem kielichów przy wisielcu, widać, że możesz mieć takie poczucie, że jest bardzo dużo różnych możliwości dla ciebie i co masz wybrać, co masz zrobić, na co postawić tutaj, prawda? Dobra, mamy asa kielichów i mamy królową mieczy tutaj, słuchajcie, w tych romantycznych relacjach, związkach, w tym obszarze. I co dalej? Sprawy biznesu, sprawy zawodowe, wezmę nam jeszcze jedną energię, jedną kartę. Jeżeli jest coś jeszcze, jest ok. O, królowa buław, dobrze. I ten na końcu ta rada diabła, zobaczmy, co to jest. Mamy arcykapłankę, no ciekawe. Ok. Dobrze. Tak, idziemy po kolei, runę sobie za chwilkę wyjmiemy. Kochani, tak, tu już żeśmy sobie mówili, w sprawach prywatnych to trzeba porozmawiać, trzeba szczerze coś wypowiedzieć, może jakieś emocje, uczucia przedstawić, może ktoś do ciebie przyjdzie i będzie ci chciał powiedzieć, co czuje na przykład, i tutaj też rozmowa będzie wtedy potrzebna, szczera, absolutnie od serca, tylko pamiętaj, żeby też mówić prawdę względem swoich może potrzeb, żeby tu powiedzieć prawdę względem tego, czego na przykład oczekujesz, potrzebujesz w związku. Nieważne, czy to jest pierwsza randka, czy to jest połowa związku, połowa w znaczeniu, że tak już daleko w związku, albo długi związek. Kochani, trzeba mówić, co się chce, trzeba mówić, co się czuje, trzeba mówić, czego się oczekuje, ale to wprost artykułować to, wypowiadać na głos, to jest bardzo ważne. Najlepsze związki trwają bardzo długo i są szczęśliwe, kiedy wszystko jest tam jasne, wszystko jest klarowne. Nie tam jakieś domysły, założenia, nie, nie. To jest trucizna każdej relacji. Trzeba mówić, trzeba wyjaśniać, trzeba pytać, trzeba zgłębiać, prawda? Jakby drążyć temat, aż się nie wyjaśni, aż się nie poukłada. Oczywiście tutaj może być ktoś, kto pragnie miłości bardzo i związku i relacji. Jest tutaj takie poczucie, natomiast ja takie mam poczucie jednocześnie, że może być jakiś wracacz, który będzie wracał do ciebie, natomiast ja czuję, że ty nie będziesz tutaj chcieć tego wracacza, pogonisz. W większości tak czuję, że pogonią tu skorpionki, ale daj sobie ten czas, przeznacz sobie go dla siebie. Ja czuję, że ty potrzebujesz takich wakacji od życia, od związków, od relacji. Jeżeli szczególnie jesteś teraz pomiędzy, to jak najbardziej pozwól sobie na to, bo ja czuję, że to jest doskonały dla ciebie czas, bo dzięki temu poukładają ci się pewne kwestie, zrozumiesz pewne rzeczy i też przypomnisz sobie może, czego ty tak naprawdę pragniesz, ty jako ty, nie jako ty z kimś, tylko po prostu ty jako indywidualność, prawda? Czego pragniesz, gdzie pragniesz iść, z kim być, co robić, gdzie? Bardzo dużo tutaj czuję takich jakby pytań, na które nie do końca czuję, że sobie odpowiedzieliście. Może nie wszyscy. Sprawy zawodowe, urzędowe, tak, dużo rozmów. Jest potrzebne jakieś działanie. Idź za głosem serca. Czuję, że tu będzie ktoś z was coś nowego rozpoczynał, myślał o rozpoczęciu. Widać dużo energii intelektualnej właśnie, czyli myślę, zastanawiam się, układam, dowiaduję się, jak mogę to zrobić. Dowiaduję się, gdzie mogę to załatwić, prawda? Jakie tu są możliwości? Idę za głosem serca, działam odważnie, prawda? Jak wiem, że tu się nie da i tak się nie da, to szukam innych możliwości, jak inaczej da się to zrobić, prawda? Tutaj co nadchodzi, to jakieś przebudzenie w obszarze emocji, uczuć, miłości. Może uda wam się coś zrozumieć, co będzie bardzo ważnym właśnie dla was. I będzie to przełomowe, przyniesie to ulgę na dłuższy czas, będzie to przełomowe, może to być oczywiście
Może to być to, że ktoś tu kogoś spotka, pozna, ale bardziej bym powiedziała albo koniec września, albo następny miesiąc, bo tutaj jest jakby czas dla ciebie, czas na rozwój kariery, dokształcanie się, może rozwój języka, czas na... czas dla ciebie, to jest czas dla ciebie. I tak pozwól sobie na to, żeby to był czas dla ciebie, w takiej ilości, w jakiej masz sobie możliwość pozwolić. Dobrze, i ostatni tutaj, ostatnia rada, podpowiedź mamy kartę diabła i arcykapłankę. Bardzo różne od siebie energie. Diabeł skupia się na, ta energia skupia się na pieniądzach, na materii, na zdobywaniu, na władzy, na pożądaniu, prawda, na pragnieniu. A arcykapłanka skupia się bardziej na poszukiwaniu wiedzy, informacji, na nauce, na studiowaniu, na tym, by jakby zwiększyć tą wartość wewnętrzną, czyli diabeł skupia się na wartościach zewnętrznych, na pozorach, na tym, co na zewnątrz. Arcykapłanka skupia się na tym, co w środku, prawda, co ukryte, co tajemnicze, czyli taka wiedza też tajemna jakaś, czyli wcześniej nieuświadomiona na przykład, prawda? Widać, że tutaj będziecie poszukiwać tego rodzaju wiedzy, informacji, która może być dla was taka ekscytująca, intrygująca na przykład, taka jakaś właśnie wiedza tajemna, może też ezoteryczna jak najbardziej. Widać, że tutaj ktoś się interesuje alchemią, ktoś się interesuje magią, ktoś się interesuje manifestacją bezpośrednią w materii i to wszystko tutaj będzie we wrześniu dla ciebie jakby tematem ważnym, będziesz się interesować którąś z tych rzeczy, może wszystkimi się zainteresujesz i jest tutaj podpowiedź, idź za głosem intuicji bardziej niż za głosem żądzy czy pożądania, bo karta diabła to jest żądza, to jest pożądanie, prawda? To jest pragnienie zdobycia czegoś, osiągnięcia czegoś. A arcykapłanka właśnie mówi, postaw na intuicję, postaw na to, co ulotne w życiu. Bo pamiętajcie, że, no właśnie, pamiętajmy wszyscy, że z tego świata zabierzemy tylko to, co te skarby, które zbierzemy wewnątrz nas, prawda? Tak, a to co na zewnątrz, no to wszystko będzie trzeba komuś przekazać, gdzieś zostawić, więc no właśnie, im więcej tego skarbu wewnętrznego sobie zbierzemy, wiedzy, informacji, doświadczenia, tym będziemy bardziej szczęśliwymi duszyczkami. Intuicja jest tutaj bardzo ważna w tym czasie i pozwolenie sobie na to, by otworzyć się na coś nowego, właśnie by przyjąć jakieś informacje, wiadomości, które tu będą chciały przyjść. Zobaczmy sobie runę dla skorpionów na wrzesień. No i wszystko się zgadza, słuchajcie. Dagas dopełnia ten temat tutaj. Zmiana, przemiana, odmiana, potężna różnica. Wrzesień będzie dla was taką bramą przejścia w nowe. Oczywiście jest to nowy rok numerologiczny, więc tutaj może ktoś z was kończy 9 rok i zaczyna 1 na przykład. No to tu widać ewidentnie, że wchodzisz w ten 1 rok. No chciałam powiedzieć z kopyta, ale jednocześnie z czymś nowym faktycznie już wchodzisz w ten 1 rok. Może masz pomysł jakiś i zaczynasz go realizować. W każdym razie powiem wam, bardzo fajna energia. Dagas jest, to jest taka szczęśliwa gwiazda, czyli albo to się dzieje już dla ciebie teraz, że jest to szczęście, spełnienie, albo idziesz w tym kierunku, bo widzieliśmy tam kartę gwiazdy dalej, prawda, w dalszym czasie. Tak, jesteś tutaj w takim czasie, kiedy następuje właśnie odmiana losu wielka, taki zwrot akcji, powiedziałabym. Dla jednych to może być w obszarze prywatnym, dla innych w obszarze zawodowym, ale są takie skorpiony, dla których tu całe życie jakby do góry nogami stanie. Mamy pierwszą kartę na ten temat. Jest tu podpowiedź, zaufaj sobie, zaufaj swojej intuicji, zaufaj tej dobrej gwieździe, która ci tu przyświeca, zaufaj, że twoi przewodnicy ciebie dobrze prowadzą. I zaufaj, że jeżeli masz jakieś marzenia, pragnienia, to ci przewodnicy, uniwers, wyższa jaś, jak tego nie nazwiesz, prowadzą cię do spełnienia twojego marzenia. Ty może nie do końca rozumiesz, dlaczego tak, dlaczego w ten sposób. Tu widać, że dociera do ciebie jakaś informacja. Wiadomość ważna, która pomaga ci zrozumieć więcej i spojrzeć na pewne sprawy, na przykład materialność,
materializm, inaczej trochę, inaczej na to wszystko spojrzysz. Spojrzysz właśnie na te wartości duchowe jakby, jako wartość, na tą wyższą świadomość, na zwiększanie tej wyższej świadomości, wchodzenie na wyższe poziomy, zobaczysz w tym ogromną wartość. Tak, Dagas także, tak jak i gwiazda, pokazuje definitywne zakończenie jakiegoś trudnego czasu, więc fantastycznie. I oczywiście, kochani, Dagas przynosi nowe możliwości, nowe okazje, nowe osoby też do życia. No bardzo dużo tu się może pojawić, zmienić. Dobrze, weźmy sobie mini wybierz kartę jeszcze na koniec. Na trzy możliwości jak zawsze. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3. Jedyneczka dla skorpionów. Mało prawdopodobne. 2. Niewłaściwy czas. 3. Tu jest zdecydowane nie. I uważaj, czy to, czego tu pragniesz, czy ten kierunek, który tu sobie wyznaczasz, czy to jest na pewno dla ciebie dobry kierunek, bo to jest czerwone światło, jeszcze mruga. Także uważaj, żeby się nie wpakować w coś, co jest dla ciebie błędnym kierunkiem. Życzę nam wszystkim fantastycznego miesiąca września i życzę nam wszystkim cudownego i spełniającego nas w naszym życiu. Niech się spełniają cudowne rzeczy, niech przychodzą fajne, nowe tematy, może, którym się możemy zająć, może nowe osoby w tym następnym naszym roku numerologicznym, bo z pierwszym nowiem, kochani, wrześniowym zmienia nam się rok numerologiczny właśnie. Jeżeli ktoś z Was chciałby wiedzieć coś więcej na ten temat, zapraszam na drugi poziom wspierania na Mistycznym Ogrodzie, gdzie na szmaragdowym poziomie jest taka seria przeze mnie nagrana właśnie Twój osobisty rok numerologiczny, no i zmiana, czym jest, jak to sobie wyliczyć. Także jak ktoś z Was ma ochotę, zapraszam serdecznie. Jednocześnie możesz się tam ze mną powymieniać energiami, także jak tylko masz ochotę, zapraszam. A dzisiaj ja mówię Wam już, kochani, do widzenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!